Witam serdecznie. Jako że doszła do mnie niedawno paczka z ciekawymi klockami, to postanowiłem ją Wam dziś zaprezentować. Głównie znajdują się tutaj części do minifigurek, ale zaraz sami zresztą zobaczycie. Zacznijmy od elementów, które posłużą mi do robienia customowych klonów. Po pierwsze 8 jak nóżek. Wybrałem te konkretne, ponieważ były najtańsze, a i tak będę zmazywał z nich na druki. Podobna jest sprawa z torsami, choć tutaj zabrałem dwa różne wzory i ponownie mamy tutaj w sumie 8 sztuk tych elementów. Jednak oprócz tych torsów mamy taki jeden bez rącz. Jeżeli się nie mylę, należy on do jednego złowcy głów z drugiej części Star Wars. Tors z rączkami kosztuje jakoś 50 zł, za to bez rąk około 1,5 zł. Następnie mamy ostatnie części do klonów, czyli oczywiście 8 czarnych główek, no i 16 dłoni czarnych. Jako, że ciałka miały żółte, więc muszę je wymienić. Dalej mamy trzy części: brązową beczkę, zieloną konikszynę, no i starą główkę Mandragory. Po co mi te elementy? Odpowiedź jest prosta: chciałem kupić całą główkę do pewnego problemu. Projektu, nie związanego z Harrym Potter'em, lecz w zestawie z dwoma pozostałymi częściami wychodziło to taniej niż sama Mandragora, a konieczna i beczka zawsze się do czegoś przydadzą. Następnie mam kilka części, w większości kupionych z myślą o mojej sieci fantazy. Taki oto miecz z Castle dwa takie ostrza od jakby toporów, dwie takie neonowe błyskawice, do przeróżnych efektów bardzo fajnie się nadadzą, dwa przezroczysto zielone ostrza toporów, mam takie przezroczysto czerwone, ale gdy zobaczyłem te, to musiałem je kupić. No i jeszcze srebrny stary pająk. zbieram te pajączki w różnych kolorach, dlatego też jego zakupiłem. I został nam ostatni woreczek z częściami. Zaczynając mamy dwa takie hełmy, które w pierwszej chwili przypominały mi osajanie z Lola. I choć ostatecznie niezbyt się do niego nadadzą, to z pewnością przydadzą mi się do wielu innych rzeczy. A propos hełmów, to zakupiłem taką zasuwaną część od czerwonego rycerza. Nakłada się ona, jeśli dobrze pamiętam, na zwykły kask motocyklisty. Dalej mamy takie koła zębate do jakichś przyszłych detekcji tali na mocach, dwa złote miecze Ninjago do mojego świata fantazy i jeden taki element silnika w Dark Grey. Może on posłuży jako beczka, albo jakiś jeszcze inny detal. I to tyle z tych zakupów. Zapraszam was do komentowania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.